której to jest, jest to element rozgrzewki. Myślę, że na pewno w dalszej części włączę razem ze swoim trenerem. Rozpocznie wielkie widowisko w tym sobotę w hali sportowej Złomianka. Reprezentant Legii Warszawa w tej chwili demonstruje tak zwaną łatwą ścieniem, a więc podstawowe elementy techniczne. One egzystują w zasadzie jako forma rozrzewki, ale jednocześnie są po prostu takim technicznym przygotowaniem do tego, co wydarzy się Pawłem i jego przeciwnikiem. Rumuński, proste ciosy, unik pod lewy, prosty, prawy. To już takie zajęcia czysto techniczne, ale wymagające olbrzymiej przede wszystkim koordynacji do pewnego odczucia dystansu. My nazywamy to timingiem, jak również precyzji zadawanych ciosów, bo nie ukrywam, że trafić w te makaronie nie jest łatwo. A więc myślę, że będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć naprawdę dobre pojedynki, dobrą muzykę, dobrą organizację i kapitalną scenografię. Zresztą nie po raz pierwszy prezentowano przez Tymek Boxing Production. Tu już takie niuanse techniczne. Tylko tyle powiem, że na co dzień Paweł Rumiński trenuje praktycznie w dwóch klubach, Warszawa na Woli i Legia Fight Club na Warszawie. Klub o olbrzymich tradycjach boksarskich. Przypomnę tylko, że z Legii wyszło masę wspaniałych zawodników, zaczynając od Janka Szczepańskiego, już w Warszawie. Mi to lata, lata wiesz. Zajstęp pod prawy, lewy, sierpowy, dużo powiedziałbym równowagi, kombinacji. Godzinę 15.30 oficjalne ważenie wszystkich tutaj pięściarzy, którzy wezmą tam udział w sobotniej imprezie, więc również zapraszamy na oficjalne ważenie, ceremonię ważenia przed galą Burler Boxing Night. Kopry, poruszania się w prawą stronę, w lewą stronę. Klasyka, która jest lewy prosty, Michała Olasia. Widowiskowy zawodnik, jeśli chodzi o atrakcyjność swoich pojedynków, ciekawie się zaprezentował w wielu zawodowych walkach i walkach w WSP. Więc spotykają się w tym pojedynku o Mistrzostwo Europy dwie niepokonane zawodniczki. Która z nich to niestety zejdzie bez zwycięstwa, ale walka zapowiada się naprawdę emocjonująco. Myślę, że będziemy mieli okazję sobotni wieczór naprawdę oglądać prawoty, sobotni wieczór kadry sportowej Łomianka. Myślę, że bardzo naprawdę przyniesie dużo emocji. Burler Boxing Night! Trzeba rzeczywiście być dobrze przygotowanym, żeby precyzyjnie trafiać waszej łapy nastawionej przez trenera Andrzeja Lucyka. Mówię prawie sierpowe, mówię lewy sierpowy, teraz prosta kombinacja ciosów, wykończona lewy, prawy, lewy sierp, troszeczkę dłuższy sierp. Różne są, krótki sierp, drugi
jest tutaj akurat środowisko prezentuje bardzo, powiedziałbym, rozmaicone elementy techniki, ale to jest jej okrzył, jej doskonałą karierę amatorską, z czasów jeszcze wtedy, kiedy boksowała jako zawodniczka boksu olimpijskiego, a więc myślę, że wiele warunków tutaj zaprezentuje podczas nie tylko dzisiejszego pokazu, ale również w ringu. Obrona przed lewym prostym, prawy nad lewą ręką trenera, wyłączenie partii, jak to się mówi, widać precyzję tych ciosów, to by dało z nim radę. Chwilę odwrotna pozycja prezydenckiego, Mańkut, a więc to widać, jaką swobodą porusza się reprezentant Polski, zawodnik Dymek, ten boksing, ten promocji, na stałe trenujący w Częstochowie. Tutaj za chwilę zawiązane. Podwójnie lewy proste, ale w wielu sytuacji po akcji trener zmusza zawodnika do odpowiedniego wydystansowania, przejścia lewy, prawy, a więc to są właśnie takie argumenty i walory Roberta Pazenczyckiego, który potrafi boksować bardzo dynamicznie, bardzo skutecznie i bardzo precyzyjnie zadawać ciosy. W tej chwili zajście w lewo, w prawą stronę, a więc przygotowanie ataku z wodami podwójnie lewy na górne partie, prawy na dół, na dół. Krótkie informacje, tu ciekawa akcja, atak, jakby atak ze strony trenera, odpowiedź. Po bloku przejście pod lewy skrępowy trenera. Ciekawy. To oczywiście zbieżność angielska, ale jak powiedziałem, Tomasz Adamek jest zawodnikiem bardzo doświadczonym. 270 ruchów zaboksował już w ringu jako zawodowiec. W tej chwili prezentuje się również doskonale na tarczy ze swoim trenerem. Takie zajstepy przed ciosami prostymi. Lewo, prawo, obrony przed ciosem prostym. Na lewe proste obrona, lekko odchylenie. Zobaczmy się tutaj na tle pięknego tematu. Tymek z Boxing Promotion. Witamy serdecznie, panie Mariuszu. Teraz trzeci. Mariusz Rakowski organizuje tutaj grany w Omianach, tylko grany na całej Polsce. Wspaniały zespół Tymek Boxing Promotion. Egzystujący dzisiaj na rynku jako dobry zespół o solidnych podstawach. Zespołem jest bardzo wspaniały zawodnik, włącznie mistrzynią Europy, mistrzynią świata, Ewon Rolnico. A wracamy teraz do pokazu Tomasa Adamka, zawodnik na ciosów, górne partie, lewy na dół, lewy środkowy, podwójny cios z lewej ręki, znowu lewy dół, lewy się, prawy prostej, a więc to są takie akcje, które wymagają już naprawdę od tego doświadczenia, do tego wyczucia dystansu i umiejętności. Tomasz Adamek również dobrym amatorem, boksował w wielu walkach za granicą, na różnych bankach. Dziękuję serdecznie.